dzięki wzwyżce, która mnie podprowadziła idealnie pod stare właśnie, wybite niestety, bez witraża okno tej świątyni. Dostaje się do niej, do środka i tutaj zacznie się... Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Historii Hiking. Dziś zabieramy Was do Waldenburga, czyli dzisiejszego Wałbrzycha, na dzielnicę Dietersbach, czyli dzisiaj Podgórze. I bohaterem tego odcinka jest dawna parafia ewangelicka habsburska, a szczególnie ten właśnie za mną opuszczony urbeksowy kościół, w którym wydarzyły się bardzo ciekawe rzeczy przez ostatnie tak naprawdę 100 lat. Bo poświęcenie tego kościoła odbyło się dokładnie 28 października 1900 roku. Natomiast ja dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o 48 godzinach, ostatnich 48 godzinach istnienia tej parafii, a więc o 8 i 9 maja 1945 roku. Dzisiejszy odcinek dedykujemy naszej mecenas Annie Delewskiej. Miło nam poinformować, że wraz z moim przyjacielem i współtwórcą kanału Mateuszem Kudłą zostaliśmy nominowani do nagrody Bohater On w kategorii Dziennikarz. Możecie na nas oddać głos na stronie konkursu, do którego link zamieszczamy w opisie. Aby oddać ważny głos, należy wybrać swojego faworyta w każdej kategorii. Bardzo Wam dziękujemy. Dzisiejszym właścicielem tej nieruchomości, a więc opuszczonego kościoła na ulicy Reymonta w Wałbrzychu, jest Fundacja Jesus Christ Security, która w przyszłości ma w planach uczynić tu centrum edukacyjne dla młodzieży i ucząc między innymi dawnych wymarłych zawodów, jak na przykład rymarz, kaletnik czy kołodziej. To świetna rzecz edukacyjna, dlatego że praktycznie te tematy już całkowicie uciekają, jeśli chodzi o społeczeństwo, no i tylko, nie tylko społeczeństwo, a także o Polskę. Nie można się tutaj dostać do środka, dlatego że wszystkie wejścia zostały zamurowane. Z prostego względu mieliśmy informację od szefów Fundacji Jesus Christ Security, że dach i okoliczne wnętrze jest rozkradane przez ludność. Dlatego musiano wszystkie wejścia zamurować. I ja próbuję znaleźć jakieś wejście tutaj do środka, aby dostać się z Wami w ten wehikuł czasu i przejść do innego stulecia, czyli do 1900 roku. Ale jak sami widzicie, wszystko... niestety jest w ten sposób zabezpieczone przez malutki otwór w cegle. Widzimy tylko niewielki fragment tej potężnej świątyni i tego, co tam zostało z dawnego okresu. Świątynia ma ponad 120 lat. Przejdę jeszcze dookoła i zobaczę, czy są możliwości inne dostania się do środka. Jak sami widzicie, ciężko się tu dostać. Wszystkie okna zostały zamurowane albo też zabite okiennicami. I tak do całego, dookoła całej świątyni. Ale my znaleźliśmy sposób, aby dostać się do środka. Nasz dźwiękowiec Krzysztof Bąk mówi, że to się nazywa wzwyżka. I dzięki właśnie Wam, drodzy patroni, że wspieracie nas na Patronite, mogliśmy zamówić właśnie taki sprzęt, aby dostać się do środka tej ewangelickiej świątyni. Ci, którzy wsparli nas na progu 60 zł, dostają od nas taką właśnie oryginalną rajzmarkę ze 120 roku. Już ta rajzmarka niedługo będzie leciała do tego patrona, który nas wsparł. A dzięki Wam właśnie będę mógł zobaczyć i Wy też, co skrywa ta opuszczona XX-wieczna świątynia. Tak jak przypuszczałem, że kiedy dostaniemy się do okna, zaraz za oknem będzie dawny balkon, na którym umieszczone były organy. No i to oczywiście muzyka rozchodziła się po całym tym kościele. Dzięki temu teraz ja z tej zwyżki mogę przejść przez tą kratę, zejść na balkon i potem schodami dostać się do wszystkich innych zakamarków świątyni, i być może również do krypt, chociaż nie wiem, czy ta świątynia takowe posiadała. I za chwilę to wszyscy uczynimy. Jeszcze nawet
O, dobra, dobra, już, jest idealnie, idealnie. Dzięki wzwyżce, która mnie podprowadziła idealnie pod stare właśnie, wybite niestety, bez witraża, okno tej świątyni, dostaje się do niej do środka i tutaj zacznie się właśnie snuć opowieść. Po wojnie od 1949 roku parafia ewangelicka łączyła się w tej świątyni z drugą wiarą, z wiarą prawosławną i nie przeszkadzało to jednym ani drugim parafianom. Co było bardzo ciekawe, bo nabożeństwa prawosławne odbywały się w prezbiterium. Kiedy w 1964 roku zlikwidowano parafię ewangelicką na skutek tego, że ostatni niemieccy mieszkańcy opuścili Dietersbach, czyli dzisiaj Podgórze, kościół został zamieniony na magazyn firmy związanej z kalkomanią, a potem w 1994 roku ktoś prawdopodobnie podpalił wieżę i zaczęło to wszystko upadać. I dzięki fundacji Jesus Christus Security jest szansa, aby to wszystko powróciło do dawnej świetności z systemem pewnej edukacji o tych ginących właśnie zawodach. Niezwykle jest wchodzić do potężnego wnętrza i wiedzieć, że 120 lat ludzi, którzy tutaj oddawali swoje troski, modlitwy i prośby do Boga, po prostu już nie ma. Wchodząc do takiej świątyni, zawsze zastanawiam się, kim byli ludzie, którzy tu modlili się do Boga. Jakie były ich ostatnie modlitwy? Jakie były troski? Z 8 na 9 maja 1945 roku skończył się Waldenburg, a zaczął się Wałbrzych. A więc ta litera alfa i omega, która symbolizuje początek i koniec, jest adekwatna do tego, co powiedziałem. Skończyła się pewna epoka, a zaczęła się nowa. I jak ci ludzie w ciągu właśnie tej nocy poradzili sobie z tym, co kończyło Waldenburg, a zaczynały Wałbrzych? Mam ze sobą sporo dokumentów związanych z historią tej parafii. Ze zwykłą historią zwykłych ludzi. Na przykład z zawiadomieniem o pogrzebie, gdzie jest napisane, że serdecznie współczujemy i chylimy czoła przed Chrystusem, Panem naszym, na wieki wieków. Amen. Mamy również i dokumenty, które ukazują czas radości. A więc tu pastor wręczając parze młodej takie tutaj właśnie zaświadczenie czy życzenie, gratuluje im srebrnych godów i życzy im samego wielkiego szczęścia w Bogu. I tak wszystko się toczyło tutaj od 1900 roku do 1945 roku, kiedy to 8 maja w nocy Armia Czerwona zajęła właśnie Wałbrzych. To, co działo się w Wałbrzychu w postaci świadków, wiemy tylko z opowieści tych, którzy tu byli jako robotnicy przymusowi albo też więźniowie filii obozu koncentracyjnego, który w Wałbrzychu był i mieścił, miał ponad 600 więźniów. Oni pracowali w przemyśle, a także w produkcji paliwa syntetycznego. I zaraz wam o tych świadkach opowiem. Ludwik Hoffmann, który był więźniem filii obozu koncentracyjnego w Wałbrzychu, wspominał. 1 maja ogłoszono nam, że Adolf Hitler popełnił samobójstwo. Pozwalono nawet kupić gazety, co wcześniej graniczyło z pewnym rozstrzelaniem i ze śmiercią. Oczywiście nikt z nas nie wyszedł z obozu i nie kupił gazet. Po prostu się baliśmy, a dwa, no nie mieliśmy pieniędzy. 6 maja 1945 roku pierwszy raz nie ogłoszono morderczego i długiego, męczącego apelu. Na drugi dzień, 7 maja, nikt nie wołał nas do wyjścia z baraków. 8 maja rano otwarte były bramy. Znikli SS-mani i znikli funkcyjni. Myśli pan, że wyszedłem? Nie. Jak ważyłem 33 kilo, to nie miałem siły podnieść się z pryczy. Większość z nas nie miała sił wyjść z obozu. Z 8 na 9 maja 1945 roku w nocy do Wałbrzycha weszły oddziały Armii Czerwonej. Inny więzień wspominał.
8 maja w nocy rozeszła się pogłoska, że Armia Czerwona wkraczyła do Waldenburga. Myśmy nie za bardzo wierzyli tym pogłoskom, dlatego że nie było żadnych strzałów. Praktycznie Wałbrzych padł bez żadnego wystrzału. Wycofujące się oddziały armii niemieckiej Wehrmachtu uciekały przez dzielnicę Gajna-Mieroszów, a 500 metrów za nimi jechały rosyjskie czołgi T-34. Oddały kilka strzałów, rozwaliły karabin maszynowy, który bronił wycofujących się oddziałów Wehrmachtu, i to po wszystkim. Na wieży świątyni ewangelickiej na Starym Zdroju wszedł jakiś fanatyk niemiecki, który myślał, że z karabinu zatrzyma Armię Czerwoną. Rosjanie bardzo szybko go rozprawili. Jego ciało leżało jeszcze pod kościołem do 11 maja 1945 roku. Tu, w tej świątyni, Dietersbach, a więc na Podgórzu, pastor zebrał wiernych i wszyscy modlili się w oczekiwaniu na pierwszego żołnierza Armii Czerwonej. Ludzie zgromadzeni w świątyni czekali wraz ze swoim pastorem i jego wikariuszem na wejście oddziału w Armii Czerwonej. 9 maja rano pastor wyszedł przed świątynię i podjechał Willis, pełny rosyjskich żołnierzy. Pastor wyszedł do rosyjskiego żołnierza, a że był na frontach I wojny światowej, znał rosyjski, więc powiedział, że wojna się skończyła, cała parafia, cały kościół pełen ludzi, generalnie starców, kobiet i dzieci. Rosyjski oficer odpiął kaburę od pistoletu i delikatnie wyciągnął pistolet. Pastor ukląkł i prosił, aby oszczędzić. Nie ma Hitlera. Berlin padł. Wrocław padł. Aby już kończyć zabijanie. Rosyjski oficer wyciągnął delikatnie pistolet, odpalił papierosa i odbezpieczył swoją broń. Pastor jeszcze raz poprosił, aby zakończyć zabijanie. I w tym momencie, kiedy rosyjski oficer już przymierzyć się miał do pastora ewangelickiego, przybiegł jakiś sierżant z samochodu, który stał niżej świątyni, i powiedział do oficera: towarzysz lejtnant, radio podało z Moskwy, że wojna się pokończyła, Stalin ogłosił, że nie ma wojny. I wtedy ten oficer powiedział do pastora: Germańcu, podziękuj Stalinowi, bo gdyby nie on, ja bym cię tu jak psa ubił. Ja takich jak wy, Germanów, mówi, krew od Moskwy mam, mówi, po Berlin. Ale Stalin, jak ogłosił, że się wojna skończyła, to ogłosił Stalin. I jemu dziękujcie i módlcie się za zdrowie Stalina, aby nasz Stalin żył bardzo długo. Włożył pistolet do kieszeni i odszedł. A pastor wrócił do parafian i powiedział, że są wszyscy bezpieczni. Właśnie. Na 100% zagruzowana cegłami dawna, dwudziestowieczna chrzcielnica tej parafii. Aby ją odgruzować całą, musiałbym tu spędzić przynajmniej kilka godzin. Ale to taki symbol. Symbol zasypania pewnego czasu, który bezpowrotnie minął. A więc Dietersbachu i Waldenburga. A teraz dzięki Fundacji Jesus Christ Security rozpoczęcia nowego czasu Wałbrzycha i Podgórza. I edukacji, i ekumenizmu, i tego, co w przyszłości ma się w tej świątyni znajdować. Chciałbym bardzo podziękować zarządowi fundacji, która wyraziła nam zgodę na wejście i nakręcenie tego odcinka. Chciałbym również podziękować wam wszyscy, drodzy patroni, za wspieranie nas na Patronite. Jak sami widzieliście, dzięki waszemu wsparciu mogliśmy zamówić sprzęt i również pokazać wam tą zjawiskową historię. Pamiętajcie, subskrybujcie nasz kanał, pamiętajcie o dzwoneczku, o łapce w górę. No i cóż, widzimy się za tydzień w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Serdecznie pozdrawiamy naszych patronów: Annę Delewską, Roberta Kęsego, Mariusza Nitę, Pawła Sawickiego, Macieja Schrautznera i Jarosława Zębeka. Mecenasami naszego kanału są
Kamil Bobowski, Luka Bobrowski, Marcin Bocian, Marzena Bodzionny, Wojtek Boryna, Grzegorz Bosak, Wojtek Byrski, Michał Chmielarczyk, Artur Chojecki, Adam Ciesielski, Michał Dura, Michał Folga, Tomek Gidyna, Remigiusz Golanowski, Michał Górski, Przemek Jędrzejewski, Mirosław Kanak, Radosław Karwiński, Kancelaria Adwokacka Magdalena Kolenda, Anna Kudła, Maciej Lemański, Norbert Mądrzak, Mieszko Maślanka, Michał Miłoń, Paweł Mojżeszek, Jarko Motocyklem, Mieszko Musiał, Martyna Nowicka, Artur Oleszek, Mateusz Pasternak, Janusz Patora, Piotr Pomieczyński, Piotr Przonda, Roger Rogowski, Damian Ślęp, Mariusz Słyszewski, Tomasz Stachowiak, Mateusz Stanisławski, Marcin Sztec, Krzysztof Taborski, Łukasz Waśko, Michał Wojton, Piotr Woźniak. Serdecznie Wam za to mocno dziękujemy.